Tyle tylko, że nie wiem, jak się nazywasz. Przepraszam. Jako przywódczyni rebeliantów muszę być ostrożna. Jestem prawowitą królową. Unuratu. Etli? Wciąż czekam na wieści ze zwiadu. Tak, matko. Jedna rzecz mnie zaciekawiła. Dziś rano. Mianowicie? Widziałem, jak Hakan kłócił się z sąsiadem. Wyglądał na rozgniewanego. Gdy się zbliżyłem, nagle zamilkli. A potem wybuchli śmiechem, jak gdyby ktoś opowiedział dowcip. On coś knuje. Dobra robota. Dziękuję, matko. Sama widzisz, że w Paititi tajemnice szybko wychodzą na jaw. Gdybyś miała jednak odejść od planu... Szybko się o tym dowiesz. Rozumiem. Przybyła pomóc w znalezieniu pewnej zguby. Nie przejmuj się tym. Czy ojciec w moim wieku też był zwiadowcą? Był myśliwym. Czy był gwałtowny? Bywał, ale był też bardzo życzliwy. Rozejrzyj się, jeśli chcesz. Kiedy zdecydujesz się odnaleźć skrzynię Iszczer, będę na targu zarzekł. Ostrożnie, przyjaciółko Unuratu. Jak łaży wojownicy, nie podchodź do nich. Nieustannie wypatrują rebeliantów i nie znają litości. Ale widziałem. Sekta wystawia wzmocnione straże. Dość taki. Zgubiłeś kości? Dobrze, ale nie kłam mi tu. Później ci wytłumaczę. Widzę go, nawet... Wszystko w porządku? Witam. Nie, trup oszpisko zabrał mi kości i nikt nie chce mi uwierzyć, ale on je ukradł. Zmarły mężczyzna zabrał ci kości? Na pewno ich nie zgubiłeś? Jesteś tak okropna jak reszta. Przepraszam, masz rację. Coś ci powiem, będę się uważnie rozglądała i jeśli zauważę trup oszpisko, poproszę, żeby oddał ci kości. Naprawdę? Wierzysz mi? To nie pierwszy raz, kiedy zmarli do mnie mówią. Piękne. Chcesz się wymienić? Proszę, z utargu ledwo mi starczy na daninę. Daninę dla kogo? Dla sekty Kukulkana, rzecz jasna. Chcą połowy zarobku z dnia targowego. Ale jak pomyślą, że chciałem ich orżnąć... Rozumiem to. Dziękuję, Ishiki. Zrobimy interes?
Doskonały wybór, moja droga, doprawdy. Bogowie nam sprzyjają. Doskonały wybór, moja droga, doprawdy. Z pewnością ci się przyda. Niech bogowie się do ciebie uśmiechają. Hakan! Co to ma być? Kultyści czekają, aż objawi się ich bóstwo. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek. Przywódca sekty chce zająć moje miejsce i stać się Bogiem. Wierzy, że jesteśmy w stanie odmienić cały świat i żyć w jego raju. Odbudować świat. Co? Gdzieś już to kiedyś słyszałam. Tam jest! Znam go. To jest doktor Dominguez. Zobaczcie! Oto instrument naszego zjednoczenia i zbawienia! Wkrótce ziszczą się nasze sny o bezpieczeństwie, a także o pokoju. Nazywają go Kukulkanem. Naprawdę zwie się Amaru. Urodził się tutaj, a wychował w kłamstwach ludzi z zewnątrz. Lud w niego wierzy. Ale ty nie. Mój zmarły mąż, Saidi, był jego bratem. Poróżnili się co do przyszłości Paititi. Gdy Saidi odszedł, Amaru poświęcił się sekcie. Widzieliście nawałnicę. Obawiacie się, że będzie jeszcze gorzej. Więc zapewniam was, że Paititi będzie trwało w najlepsze i kwitło po wsze czasy. Dobrze go znam. Jeżeli mu się powiedzie, nikt z przeciwników na pewno nie ujrzy tego raju. Zbuntowanych czeka niepamięć. Nie, jeśli pierwsi znajdziemy skrzynię. Tak. Obyśmy znaleźli ją pierwsi. Może Amaru zostało jeszcze nieco rozsądku i miłości. Śmierć wszystkim obcym! Kara i tak was nie minie! Hakan, wystarczy. Musimy uderzyć, póki wąż jest w zasięgu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nie narażaj naszej rebelii pod wpływem emocji.
Leslie! Idź na zwiad. Spotkamy się pod górą. Ostatnie ostrzeżenie. Idź. Idź za Etlim. W tym stroju nie ukryjesz się na długo. Wrócę tu ze skrzynią. Obiecuję. Ostrzegaliśmy, byś nam nie wadziła. Wyszłam jedynie na przechadzkę z moim synem. Amaru już traci cierpliwość. To się nie powtórzy. Johna, odpowiesz? No, rozbiliśmy. Doktor Dominguez pochodzi z Paititi. Trójca jest tam obecna od XVII wieku. Były przywódca Wysokiej Rady Gualtiero de Luca Dominguez, włoski kardynał, dostrzegł w chłopcu wielki potencjał i wyszkolił go jak syna na swojego następcę. Ten piął się po szczeblach hierarchii, aż został przywódcą Wysokiej Rady. Większość życia spędził poza Paititi, do którego wraca często, choć nie na długo. Naprawdę nazywa się Amaru, ale wiele osób używa w stosunku do niego jako arcykapłana sekty w Paititi honorowego tytułu Kukulkana. Przywiózł z Cozumel klucz Chakchel i zapewnił wyznawców, że użyje go do ich ochrony. Amaru chce, by srebrna skrzynia Ischel chroniła Paititi przed niebezpieczeństwami zbliżającymi się z zewnątrz, ale już kusi go możliwość przeobrażenia świata według własnego pomysłu. Wyzuczył obóz. Wszystko w porządku. Dominguez tu jest. Przewodzi sekcie Kukulkana. To z nią walczą buntownicy Unuratu. Że co? Mieszka tu od lat. Trójca kontroluje Paititi. Rany. Idę do Oka Węża. Musimy zdobyć skrzynię przed następnym kataklizmem. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Sygnali wiedzą, czego chcą bogowie. Dajcie mi znak! Nie rozumiem tego dialektu. Coś musiałam przeoczyć. To ty jesteś truposzem Pisco? Widzisz mnie? Wreszcie, Pisco został dostrzeżony. Czy ty też jesteś martwa? To ty musisz być truposzem Pisco. Jestem Pisco, sługa bogów. Jestem Lara. Lara, ładne imię, Lara. Nie jesteś martwa? Podobnie jak ty. O, ależ jestem. Jako dziecko miałem być złożony w ofierze. Powiedli mnie na górę, rytuał został zakończony, ale... Ale przeżyłeś. Tylko moje ciało. Dla przyjaciół i rodziny jestem martwy. Żyję z ofiar, które mi zostawiają. Spotkałam chłopca, który twierdził, że Pisco ukradł jego kości. Taki? To syn bardzo zadufanego wielmoży. Chciał ze mną zagrać. Przegrał. Nie posiadam zbyt wielu rzeczy, ale kości wygrałem uczciwie. Jeśli chcesz, mogę z tobą o nie zagrać. Masz na to ochotę? O co tu chodzi? Pomów z pięcioma wygnanymi ludźmi. Zaczerpnij z ich mądrości i powiedz, czemu taki przegrał. Wtedy oddam kości. Mogę to zrobić. Na
naszą miłość pobłogosławił wielki kondor. Witaj. Witaj, Ishiki. Ludzie z zewnątrz to w mieście rzadki widok. Pisco kazał mi z tobą pogadać. Pisco, bardzo go lubię. Czy spotkałaś kogoś z zewnątrz? Jednego człowieka. Był przystojny, delikatny i miły. Kochaliśmy się, ale nasza miłość jest zabroniona. Sekta Kukulkana jej zakazała. To okropne. Przykro mi. Skazano mnie na śmierć. Przywiązano na klifie i zostawiono. Trzeciego dnia nie mogłam się doczekać śmierci. Wtedy mnie znalazł. Ktoś z zewnątrz. Uwolnił mnie i opatrzył mi rany. Kim on był? Nie wiem, jak się nazywa. Minęło wiele lat, ale wciąż mam nadzieję, że jeszcze go spotkam. Często wracam na urwiska blisko gniazd kondorów i zbieram ich pióra. Przypominają mi o nim. Niesamowita historia. Dziękuję, że zechciałaś mi ją powierzyć. Dziękuję, że mnie wysłuchałaś. Tłoczno dzisiaj. Kukulkan obiecał dobrobyt, ale wiele osób i tak składa własne dary. Nazwali mnie kłam? Witaj. Pisco mnie przysłał. A, naprawdę? Mówiłeś, że wyrzucili cię za kłamstwo? Nie, Ishiki. Wyrzucono mnie za powiedzenie prawdy. To był mój błąd. Co się stało? Mam mówić, że nigdy nie widziałem obcego? Jak nikt nie wierzy w prawdę, to jakby jej nie było. Przez kogo z zewnątrz? Ubierają się na czarno i mają dziwną broń. Ukrywają złoto. Powiedziałem sekcie o złocie i obcych. Wygnali mnie za kłamstwa. Kłamstwa? To złoto było dla nich. Pewnego dnia hipokryzja sekty wyjdzie na jaw. Więc co teraz robisz? Straciłem wszystko, Ishiki. Pozycję, władzę, reputację. Ale dopiero po stracie wszystkiego przejrzałem na oczy. Nie miałem celu, powołania. I znalazłeś je? Tak. Służę przyszłości, chroniąc przeszłość. Prawowitymi władcami Paititi jest ród królowej Unuratu, a nie sekta Kukulkana. Wszystko, co widzę, wszystko, co słyszę, wszystko, co wiem, pomaga teraz rebelii. Szlachetny cel. Wysyłam ludzi, by przejmowali transporty złota przysyłane z zewnątrz. Miejsce dostaw się nie zmieniło. Zmieniasz życie wielu ludzi na lepsze. Dziękuję ci za tę opowieść. Miło się rozmawiało. Nawzajem, Ishiki. Ishiki, chciałabyś posłuchać historii, którą opowiadała moja matka? Z wielką chęcią. Pewnie zauważyłaś oczka wodne. Uintan! Uintan! Uintan!
Ale tyle chabob lechelo. Bejka się lobe jedy, kuki nie zachowuje. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Chodź będzie opaciu. Biała kapibara. Witaj. Czy jesteś może wygnańcem? Tak, Ishiki. Witaj. Słyszałam, jak mówisz o białej kapibarze. O, nie jedna. Jest ich wiele. Pisco przysłał mnie, bym porozmawiała z wygnańcami. Jesteś myśliwym? Teraz jestem. Kiedyś byłem rolnikiem. To nie było życie dla mnie. Czułem się uwięziony, zmuszony do spełniania oczekiwań rodziny. Odmówiłem i ruszyłem swoją drogą. Odpowiedzialna jest za to biała kapibara? Nie, Ishiki. Całe stado. Pewnej nocy weszły na moje pole. Wszystko stratowały, a ja tylko patrzyłem. Podsunęły mi pomysł. Stado białych kapibar. A gdybym mógł na nie polować i wreszcie uwolnić się od pól. Więc to zrobiłeś? To moja najlepsza decyzja. Ojciec mnie wydziedziczył i oddał gospodarstwo siostrze. Teraz jestem myśliwym. Nazywają mnie Pajmo Biały. Dziękuję ci za ciekawą opowieść, Pajmo. Dziękuję, Ishiki. Witaj. Czy jesteś jedną z wygnańców? Tak, Ishiki. Jestem Haska. Lara. Pisco mnie przysłał. Truposz Pisco? Przysłał cię do mnie? Przegrałaś z nim grając w Patoli? Nie. Chłopiec imieniem Taki przegrał swoje kości do gry. Chce je odzyskać. Pisco kazał mi porozmawiać z wygnańcami, zanim mi je odda. Dziwię się, że nie próbował o nie z tobą grać. Właśnie gra. Ach, cóż, mogę powiedzieć ci tyle. Tak jak Pisco, jestem wygnańcem. Straciłam pracę i stanowisko. Ale nie w wyniku wypadku, tylko z powodu czegoś, co zrobiłam i zrobiłabym ponownie. Co się stało? Masz jakieś dzieci? Nie. Ja też nie. I szczelnie zesłała na mnie tej łaski. Ale byłam pobożną przy narodzinach trójki dzieci mojej pani. Kochałam je jak własne, dopóki nie straciłam stanowiska. Co zrobiłaś? Jestem złodziejką. Co ukradłaś? Naszyjnik z jadeitu. Dlaczego? Najmłodsze dziecko Kajara. Zobaczyła ten naszyjnik w odwiedzinach u koleżanki. Zabrała go. Przyszli po nią. Nagnaliby ją, a była tylko dzieckiem. Wiedziałam, że ja go wzięłam. Pani wzięła ode mnie naszyjnik i rzuciła nim o podłogę, tak że się rozerwał. I rzuciła mnie. Tak bardzo mi przykro. Nie przejmuj się mną. Zrobiłabym to jeszcze raz. Kajara dostała nauczkę i wiedzie dobre życie. Co do mnie, służę iściel tkactwem, którego nauczyła mnie matka. A moja Kajara czasem przychodzi w odwiedziny. Dziękuję za opowieść, Czasko. Kajara miała do ciebie szczęście. Zdrowia, Ishiki. Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mi przygotować na Paititi. Ci ludzie, ich historia, wszystko, co przeżyli i kim się stali. Usłyszeć jego wizję. Amaru, Dominguez, Kukulkan chce tylko chronić Paititi. Widziałam jednak, do czego może się posunąć. Śmierć i okrucieństwo.
Muszę go powstrzymać. Zobacz, co mam na wymianę. Letitunka tu zachu, batilob, mankote, wicop, wejtak, paititi. Ten pucu, ty jest. Według legendy Krąg Siedmiu strzeże bogactw. Ale zajrzałem po prostu w każdy kąt i wciąż nie mogę ich znaleźć. To nie ma najmniejszego sensu. Po co zadawać sobie trud wymyślenia zagadki, jeśli nie ma żadnej nagrody? Rimaku, mamy... Witaj. Witaj. Jesteś Lara, zgadza się? A... Przysłał cię pismo. Owszem. Jestem Morejka. Już drugi raz dzisiaj słyszę twoje imię, Laro. Członkowie sekty o tobie mówią. To ty rozpoczęłaś oczyszczenie. To ty znalazłaś klucz Szakszel. Owszem. Nie przejmuj się, dziecko. Był już najwyższy czas na oczyszczenie. Trzeba zdecydować, kontynuujemy czy zaczynamy od nowa.
To nie jest łatwa decyzja. Słyszałeś, Rimaku? Zdecydowanie o losie świata nie jest łatwe. To mi się podoba. Masz rację, Laro. To niełatwe. A jeśli sekta Kukulkana zdecyduje, zniewoli nas wszystkich i powie, że to ochrona. Prawda, Rimaku? Nie jest zbyt rozmowny. Sekta działa ze strachu. Strachu przed czym? Przed tym, co na zewnątrz. Przed zmianą. Ale zagrożenia, które czyhają na zewnątrz, są też w nas. Wrogiem jest strach, nie zmiana. Zmiana jest jedyną stałą rzeczą. Ale się rozgadałam, Rimaku. Ta pani na pewno chce kupić coś, co pomoże jej w poszukiwaniach. Przyjdź, jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Pisko? Już z nimi rozmawiałaś, prawda? Zgadza się. Ale wciąż tego nie widzisz. Wszyscy mieli nadzieję. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz wygrać, Laro. Nadzieja to jedno, ale wszyscy, których wygnano, radzą sobie świetnie w nowym życiu, mimo okoliczności. Nawet ty, Pisko. Cóż, jestem najlepszym graczem w Patoli, jakiego zna Paititi. Nieźle jak na truposza. Całkiem nieźle. No więc, czego się nauczyłaś? Dowiedziałam się, że poświęcenie może uczynić życie lepszym. Że rodzinne dziedzictwo nie powinno cię ograniczać. Szukaj własnej drogi. Miłość jest silniejsza niż śmierć i musisz wierzyć w coś większego od siebie. Ale ostatecznie nad wszystkim nie zapanujesz. Określa cię to, jak sobie radzisz w sytuacji. Trafnie powiedziane, Laro. Na pewno nie jesteś martwa? Taki myśli, że przegrał kości, bo miał pecha. Lecz to nie rzut kośćmi decyduje o zwycięstwie, ale umiejętności. Teraz to rozumiem. Jak ci się podobała wygnana Morejka? Ona spodziewała się mnie. Wiedziała o mnie całkiem sporo. A, ona o wszystkim dużo wie, Ishiki. Ma w swoim sklepie przecudne przedmioty. Artefakty znane tylko bogom. Widziałam. Miałaś szczęście, że ją znalazłaś. Często opuszcza Paititi w poszukiwaniu towaru. Widziałam w niej wiele optymizmu. To jest oczywiste. Mamy w Paititi powiedzenie. Wszyscy tworzymy los. Nie wybieramy okoliczności, tylko własne działania. Taki musi się jeszcze tego nauczyć. Dobre zagranie. Dziękuję, Pisko. Zaniosę kości takiemu. Zobacz, co mam na wymianę. Hej, deczaj ty!
Znalazłam twoje kości, Taki. O, dziękuję. Nie mówiłeś przypadkiem, że Pisco ukradł twoje kości? Każdy wie, że Pisco kradnie. On twierdzi, że chciałeś z nim zagrać. I przegrałeś. Nie pozwolił mi dalej grać. Jeszcze jeden rzut, abym wygrał. Pisco kazał ci przekazać... To nie rzut kośćmi decyduje o zwycięstwie, ale umiejętności gracza. Odzyskałem kości i mogę dalej ćwiczyć. Jeszcze raz dziękuję, Ishiki.